Przedstawiciele władz miasta, kuratorium oświaty, kieleckich szkół oraz firm, ponadto absolwenci, rodzice i uczniowie wzięli udział w obchodach jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół Informatycznych imienia generała Józefa Hauke-Bosaka w Kielcach. To jest piękne święto, ponieważ tak sobie myślę, że ileś pokoleń ludzi, nauczycieli, uczniów pracowało na sukces, na dzisiejszy sukces naszej szkoły. Wyróżniamy się przede wszystkim tym, że kształcimy w nowoczesnych zawodach, które potem znajdują zapotrzebowanie na rynku pracy. To jest technik informatyk, technik teleinformatyki, technik urządzeń i energetyki odnawialnej. To wszystko sprawia, że jesteśmy szkołą nowoczesną, nowocześnie wyposażoną. Przez to nie mamy kłopotów z naborem. Szkoła cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Gości jubileuszowej gali nie szczędzili serdecznych słów oraz gratulacji, a także podziękowań za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły dla dyrektora i całej społeczności informatyka. No przede wszystkim trzeba podziękować im za zaangażowanie, za to, co do tej pory wykonują, no i życzyć dalszych sukcesów. Wiele ciepłych słów padło także ze strony świętokrzyskiego kuratora oświaty, wieloletniego dyrektora Zespołu Szkół Informatycznych. To była szkoła przyzakładowa, jedyna chyba szkoła w Kielcach, która się ostała, co prawda przy zmienionej nazwie, ale wiele przekształceń, zmiany nazw, to włączenie gimnazjum do szkoły. Teraz wiemy, gimnazjum już się kończy i kolejny etap rozwoju, ale informatyk zawsze był takim znaczącym punktem na mapie edukacyjnej Kielc. W siedzibie szkoły na gości czekały nie tylko prezentacje przygotowane przez różne pracownie, nie tylko kroniki szkolne dokumentujące minione lata, ale przede wszystkim spotkania z dawnymi nauczycielami i kolegami szkolnymi, możliwość powrotu w stare mury. Moim dyrektorem był obecny kurator oświaty, pan Kazimierz Mądzik. Była to jedyna osoba w życiu, która mnie złapała na ściąganiu. Także stąd też takie fajne ciekawostki. Pan Tomasz Kozioł, który jest aktualnie dyrektorem, był wtedy młodym nauczycielem początkującym, pracował chyba pierwszy rok, uczył mnie języka polskiego. Zawsze stawiał mi dwie oceny, jedną z wypracowań. Zawsze dostawałem piątkę albo szóstkę za wartości merytoryczne i jedynkę albo dwójkę za błędy, które robię po prostu cały czas. Prowadzę własną działalność gospodarczą. Że tak powiem, początki tej działalności także miały miejsce w tej szkole, więc jestem za to bardzo wdzięczny. Każdemu uczniowi, który u nas także teraz w firmie odbywa praktyki zawodowe, każdemu to powtarzam, że warto do tej szkoły iść, warto tutaj rozwijać swoją wiedzę i swoje umiejętności jak najbardziej. To, że warto Zespół Szkół Informatycznych wybrać, potwierdzają także aktualni uczniowie tej szkoły. Między innymi Mateusz, którego pasją jest robienie filmów na szkolny kanał YouTube i który podkreśla, że w tej szkole może się rozwijać. Jestem zadowolony z tego wyboru, bo dobrze przygotowują nas nauczyciele do egzaminów zawodowych, co objawiło się tym, że zdałem pierwszy egzamin, teraz będę podchodził do drugiego, ale także mamy dobrych nauczycieli od przedmiotów teoretycznych, którzy przygotowują nas do matury. Chcę być programistą. Strony internetowe. Chciałbym programować strony, przede wszystkim takie, które pomagają także na przykład osobom niepełnosprawnym. Absolwenci informatyka nie mają problemów z zatrudnieniem. Cennym wsparciem dla ich rozwoju zawodowego jest współpraca z firmami, a także oferowane przez nie staże i stypendia dla najlepszych uczniów. To jest współpraca obopólna, dlatego że szkoła tak kształci w zawodzie, w którym my potrzebujemy pracowników, czyli technik odnawialnych źródeł energii. Więc ta współpraca jest owocna i dla nas, i dla szkoły. Szkole to daje absolwentom, czy uczniom tej szkoły, daje możliwość później zatrudnienia nas w firmie. Natomiast nam pozwoli od razu szybciej wdrażać tych uczniów, przyszłych absolwentów i pracowników naszej firmy do tego, żeby mogli się szybciej wdrożyć w nasze struktury firmy. To, że najważniejszą wartością szkoły jubilatki zawsze byli i są ludzie, powtarzano wielokrotnie podczas uroczystego spotkania upamiętniającego 50-lecie. Nie mogło na nim zabraknąć tych, którzy pracowali tu przez wiele lat i pamiętają odległą przeszłość. Co mi najbardziej utkwiło w pamięci, pierwszy dzień. Nie było tutaj asfaltowej drogi, była taka droga prawie że polna. Ubłocony, trochę wystraszony, przyszedłem do szkoły. Ku zdziwieniu absolutnemu panowała cisza. Myślałem, że szkoła jest nieczynna. Nagle dzwonek, ale tak głośny, że prawie gdzieś się tam aż skuliłem. I potem krzyk, ale krzyk taki, gdzie ilość decybeli praktycznie mnie sparaliżowała.
Wówczas była zmiana dyrektorów i nowy dyrektor mówi: nie stresuj się pan, przyzwyczaisz się, dzisiaj nie jest tak bardzo głośno. Bardzo uczni kochałam jak swoje dzieci, zawsze ich ochraniałam, a na koniec roku szkolnego miałam kwiatów naprawdę na ręce całe takie, że panie profesorki nieraz mówiły: pani Wanda, czymż pani tak zasłużyła? Ja mówię: no dobrocią, miłością do młodzieży, do dzieci. Co można na koniec powiedzieć? Życzyć wszystkiego najlepszego uczniom, pracownikom szkoły, dyrekcji, bo ta szkoła zasłużyła na największe i najlepsze wyróżnienie. W Zespole Szkół Informatycznych kształci się obecnie 650 uczniów. Zatrudnionych jest 70 nauczycieli. Marzy mi się kolejne 50 lat, tak naprawdę, bo ta szkoła na to zasługuje.